Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Nie wiem, czy poznajecie okolice, ale jestem znowu w Grzybowie, tym razem nie aż tak bardzo słonecznym, bo mamy lekkie zachmurzenie, ale przyjechałem pokazać Wam dom, który mieliście przyjemność oglądać w jednym z poprzednich odcinków, a jest to bardzo wyjątkowy dom, ponieważ jest to Double Smart, czyli największy dom z naszej oferty. Wtedy, jak Wam go pokazywałem, to był on w stanie surowym, otwartym, zamkniętym, generalnie był to stan surowy. A teraz mam przyjemność pokazać Wam ten dom w stanie deweloperskim, czyli już z instalacjami, już można powiedzieć w środku praktycznie na gotowo. Także nie przedłużamy, zapraszam do oglądania. A oto i on, tak jak Wam mówiłem, dom Double Smart. Możecie sobie porównać, jak ten dom wyglądał na poprzednim filmiku, a jak on wygląda teraz. Różnica, myślę, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo duża. Wtedy ten dom był w początkowej fazie budowy, a teraz ten dom jest gotowy. Elewacja drewniana, posadowiony budynek jest na ocieplonej płycie fundamentowej, dach w kolorze takim wiśniowym. Tutaj mamy okna dachowe widoczne, tutaj mamy tą część jadalną. Zaraz wejdziemy do środka, także zobaczycie, jaki jest układ wewnątrz tego budynku. Co ciekawe, działka jest dosyć wąska tutaj, więc ten projekt naprawdę idealnie się wpasowuje po prostu w to miejsce. Bardzo dużo osób tu przyjeżdżało, pytało się o ten projekt, także naprawdę cieszył się on tutaj bardzo dużym zainteresowaniem. No i myślę, że inwestorzy na pewno będą tutaj, a przynajmniej mam taką nadzieję, że będą tutaj spędzali bardzo miło swój czas z całą rodziną, bo może ten dom pomieścić naprawdę nawet i kilkanaście osób i każdy znajdzie w nim miejsce dla siebie, bo tu jest kilka sypialni, jest i garderoba, jest salon z aneksem, także naprawdę ten dom w środku jest bardzo fajnie rozplanowany i ma też jedną bardzo fajną taką ciekawostkę, o której powiem Wam w dalszej części naszego dzisiejszego filmiku i naszego spotkania. To co, nie przedłużajmy może, wejdę do środka, później na końcu Wam pokażę, jak ten budynek wygląda po prostu z zewnątrz. No i jestem w budynku Double Smart, jego przednia część, czyli ten Future Smart z przeróbkami inwestorów. Tu, gdzie się teraz znajdujemy, będzie aneks kuchenny, czyli taka strefa, nazwijmy to kuchenna. Tutaj będziemy mieli lodówkę, tutaj będziemy mieli zlew, tutaj będziemy mieli płytę indukcyjną, piekarnik i tak dalej. Jeżeli chodzi o pomieszczenie łącznie tutaj, czyli ten aneks kuchenny, który jak widzicie też jest odgrodzony taką ścianką, i tą część salonową, tutaj łącznie jest 30 m2 powierzchni. Schody oczywiście będą się zaczynały w tym miejscu. W dalszej części naszego odcinka wejdę tam na górę po tej drabinie i pokażę Wam, jak wygląda ta góra, ale naprawdę jest tam dużo miejsca i bardzo fajnie to wygląda. Tutaj będziemy mieli jednostkę klimatyzacji wewnętrzną, a jednostka zewnętrzna jest tutaj. Jak wyjdę na zewnątrz, to Wam pokażę, w którym dokładnie jest to miejscu. A tutaj mamy wyjście na tarasik. Jak inwestorzy sobie tutaj będą robili tarasik, no to bezpośrednio z tego salonu mają wyjście tutaj i tutaj mogą wyjść na tarasik. Do sufitu ponad 2,50, także jest przestronnie, a tutaj do sufitu jest prawie że 6 metrów, także czuć tą przestrzeń i to powietrze w tym budynku. Ale przechodzimy do takiego największego smaczku w tym projekcie, a mianowicie do tej części jadalnej i zobaczcie, jakie wielkie okna, jakie przeszklenia, zarówno z jednej, jak i z drugiej części. Pamiętacie, jak to było wszystko w stanie surowym jeszcze parę tygodni temu? Teraz już jest wszystko wykończone. Tutaj łącznie jest 12 m2 powierzchni. No i to jest ta część jadalna. No i tutaj inwestorzy również mogą zarówno z jednej, jak i z drugiej strony sobie wyjść na tarasik. No i przechodzimy płynnie do tego tylniego modułu, gdzie tutaj będą schody zaczynały się na tą górę, na tą antresolę, pięterko. Tam widzicie jest garderoba. W tamtej części był home office, tu jest garderoba. I tu mamy dodatkowe dwie dolne sypialnie. One mają po około 7 m2 każda z tych sypialni. Także fajne sypialnie. Zobaczcie, mamy sypialnię. Tutaj jest jedna, tutaj jest druga, Tam jest trzecia, czwarta jest tutaj, w tej części jak pójdziemy. Tak jak mówię, zaprowadzę Was zaraz tam na chwilę. Czwarta. Do tego mamy jeszcze salon z aneksem kuchennym. Także jest naprawdę dużo tutaj, dużo miejsca. Ten dom jest naprawdę duży, największy jaki do tej pory budowaliśmy. Zobaczcie sobie ta druga dolna sypialnia. Ona też ma około 7 metrów kwadratowych. I zobaczcie jakie wielkie okno. Ogromne okno. I z tej sypialni również można wyjść przez takie wyjście jakby balkonowe. Z tej strony również mamy takie wyjście. A ta sypialnia, żeby nie była poszkodowana, ma dwa okna kwadratowe. Uchylno otwieralne. I też tu jest mnóstwo powietrza. No i łazienka. Łazienka w tym projekcie jest jedna. Tak inwestorzy sobie zażyczyli, żeby była jedna w tej tylnej części. Ona ma około 5 metrów kwadratowych. Także wszystko tu się mieści. Umywaleczka, miejsce na pralkę, miejsce na boiler, miejsce na kibelek, miejsce na kabinę prysznicową. Także jest tutaj naprawdę przestronnie. No to co, moi drodzy? Zabiorę Was teraz tutaj na górę, a potem z tej góry zejdę sobie na dół i pokażę Wam tutaj tą górę. A jeszcze jedno, no, to już jak jestem na dole, tam na górze taka ciekawostka, między jedną a drugą antresolą inwestorzy myślą o takim moście. No ciekawe jak to wyjdzie, czy się faktycznie finalnie zdecydują, ale mi się ten pomysł bardzo podoba. Jestem ciekaw Waszej opinii. Moim zdaniem aż się prosi o taki mostek tutaj. Dobra, idę na górę. Najpierw po drabinę, a potem wejdę sobie tutaj na górę i pokażę Wam jak wygląda ta część. Słuchajcie, jestem na górze, w tej tylnej części Double Smarta. Wszedłem sobie po drabinie, natomiast tutaj będą wygodne zabiegowe schody. Jest dużo na nie miejsca i po wejściu na górę do tego tylnego modułu, można powiedzieć sypialnianego, w którym teraz jesteśmy, w górnej jego części znajdziemy przestronną garderobę. Ona ma 4 metry kwadratowe. Ja przypominam, że jest to dom z lekkimi modyfikacjami inwestora, ale miejsce na tą garderobę jest. I idąc dalej, wchodzimy do tej tylnej sypialni. Ona ma łącznie 14 metrów kwadratowych powierzchni i do sufitu prawie 3 metry. Także jest tutaj bardzo przestronnie. Wysoka ściana kolankowa powoduje, że praktycznie mogę podejść pod samą tutaj ścianę w tym miejscu, no i przez to ta cała przestrzeń jest do wykorzystania. Pewnie wiele z Was zapyta o stan prawny jakby tego budynku. Otóż budowaliśmy go na pozwolenie na budowę. Mogliśmy go też zbudować na pełne zgłoszenie z pełną dokumentacją architektoniczno-budowlaną. Jeżeli chodzi natomiast o dostęp powietrza tu na górze, no to jest zapewniony przez dwa dachowe okna po dwóch przeciwnych stronach. Także pomimo tego, że znajdujemy się w takiej zamkniętej części tego projektu, to tutaj jest cały czas świeże powietrze i naprawdę fajnie się tutaj spędza czas. A tutaj mamy ten duży trójkątny świetlik. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o to pomieszczenie. Zobaczcie sobie tutaj to miejsce. I czy wiecie, jaki inwestorzy mają pomysł? Inwestorzy mają bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o to miejsce, a mianowicie będzie tutaj most, który będzie prowadził z jednej części do drugiej. Także no naprawdę dom marzeń. W tej pierwszej części tego budynku Double Smarta, czyli obrazowo mówiąc, jestem w górnej części Future Smarta, który jest częścią składową Double Smarta. Tutaj również będą wygodne zabiegowe schody, po których się będzie wchodziło na górę. Tam przed chwilką byłem, pokazywałem Wam. Ten most tutaj jest naprawdę bardzo ciekawym pomysłem, gdzie będzie można przechodzić między jedną a drugą częścią. Zobaczymy, czy inwestorzy wprowadzą go na 100% w życie. Natomiast no, takie tutaj rozmowy właśnie przed chwilą toczyliśmy. Ale zobaczcie sobie, jak z góry ta jadalnia i to miejsce wygląda. Naprawdę świetnie. Inwestorzy mają dzieci w wieku takim nastoletnim, także myślę, że będzie to bardzo fajne miejsce dla nich do spędzania czasu. Ten moduł przedni różni się od tego tylniego tym, że tutaj w tym projekcie Double Smart jest przewidziane miejsce na home office, a nie ma tej garderoby, którą wcześniej widzieliście. Natomiast jest tak samo duża kilkunastometrowa sypialnia w tej przedniej części i również, tak jak możecie zobaczyć, mamy okno dachowe z jednej strony i po przekątnej z drugiej strony i czuć tutaj fajną wentylację powietrza, a tutaj mamy znowu ten świetlik. W prostej linii do morza. Rozmawiałem z inwestorką, bo ja na pierwszym filmiku mówiłem Wam, że coś koło chyba kilometra, 800 metrów podobno jest do morza. I zobaczcie, stojąc tutaj na przestrzał, cały domek. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, w dzieciństwie były to takie programy różnego rodzaju techniczne ciekawostki. I ja pamiętam z dzieciństwa, dajcie znać w komentarzach, czy Wy też to pamiętacie, ale ja pamiętam taką pierwszą rzecz, którą zrobiłem z tego programu, to był taki telefon na puszkę, na sznurek. I mi się kojarzy, że od razu tutaj można byłoby przetestować działanie tego telefonu. Będąc dzieciakiem, na pewno bym chciał to właśnie tutaj zrobić. Słuchajcie, nie przedłużając, mam nadzieję, że podoba Wam się tutaj prezentacja tej góry, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Idę jeszcze na dół i pokażę Wam ten domek jeszcze tutaj raz na dole, jak on wygląda od tej drugiej strony, bo pokazywałem Wam go tutaj od tej strony przedniej i od wejścia, ale jeszcze może sobie przejdziemy naokoło. Także schodzę na dół. I zgodnie z obietnicą pokażę Wam teraz jeszcze od tej drugiej strony, jak ten budynek wygląda. Tędy wchodziliśmy. Zobaczcie, bardzo ładny jest kolor elewacji i to, na co też zwracam uwagę, to na te obróbki blacharskie. Detale są bardzo istotne przy każdym rodzaju budownictwa, ale przy budownictwie szkieletowym myślę, że szczególnie jest to ważne. Tak ten budynek prezentuje się jeszcze raz od tej strony. Tutaj będzie gniazdko elektryczne, płyta fundamentowa ocieplona zarówno oczywiście od spodu, jak i bocznie. To jest, o, zawsze czasami w lustrze mnie widać, a tutaj w całym oknie. No i tutaj mamy bok tego budynku. Kolejny. Zobaczcie, jak się prezentuje. Osobiście mieliśmy obawy, bo pewnie część osób z Was zwróci na to uwagę, że dach jest w takim kolorze wiśniowym, bordowym, takim ciemnoczerwonym. To rynnowanie również. Taki jest tutaj wymóg okolicznego miejscowego planu i tak jak Wam mówię, na początku się tego obawialiśmy, jak to będzie wyglądało, ponieważ ten projekt standardowo w sobie ma ten dach na rąbek antracytowy. Natomiast moim zdaniem wyszło to naprawdę fajnie i naprawdę bardzo ładny jest ten domek. Powiem Wam taką ciekawostkę, że zatrzymało się tutaj mnóstwo samochodów na polskich i niemieckich rejestracjach, bo jesteśmy w Grzybowie koło Kołobrzegu i bardzo duże wzbudza zainteresowanie, no bo wyróżnia się na tle tutaj tej okolicznej zabudowy, prawda? No wyróżnia się, nie ma co tutaj dużo mówić. I od tej strony, zobaczcie, tak wygląda ta część jadalna. Tu był ten kuchnia. Salon, to co byliśmy wcześniej. Tu mamy tą jadalnię i zobaczcie, każdy narożnik jest obrobiony. Obróbki również są tutaj na górze. Obróbki są tutaj na dole. Wszystko jest pozabezpieczane. Tak samo każde okno. To jest to, na co zwracam uwagę. Nie to, że się chwalę, ale po prostu warto o takie detale po prostu dbać, bo to powoduje, że po prostu do takich budynków się potem nie wraca na różnego rodzaju usterki i tak dalej. A to jest istotne. Rynna. Zakończona jest prosto ta rynna. Nie ma takiego wyjścia, ponieważ nie wiemy, co tutaj inwestorzy zaplanują. Może zaplanują kamyczki, będą chcieli odprowadzać to bezpośrednio do tych kamyczków. Tu mamy wejście wody, widzicie? I tutaj tył tego budynku. Tak to wygląda od tej strony, od ulicy. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Mam nadzieję, że odcinek bardzo Wam się podobał, bo dom za moimi plecami, Double Smart z przeróbkami inwestorów, no wzbudzał tutaj naprawdę bardzo duże zainteresowanie i już w okolicy mamy nagrane kilka innych tematów, które będziemy najprawdopodobniej realizować. Rozmowy są oczywiście w toku. Jeżeli byście chcieli zobaczyć cennik tego budynku, to jest on na naszej stronie www.howsmart.pl, zakładka projekty. Klikacie sobie Double Smart, macie konfigurator i możecie sobie go skonfigurować w zależności od swojego budżetu i swoich potrzeb. Jeżeli chcecie, żeby takie odcinki Was nie omijały, no to jest prosta na to rada. Subskrypcja, dzwoneczek, a mi będzie miło, jak zadacie pytania. Staram się odpowiadać na każde z nich. To powoduje, że zasięgi takiego filmiku są po prostu większe i więcej osób ma możliwość po prostu zobaczenia tego, czym my się po prostu zajmujemy. Jeżeli myślicie o rezerwacji terminu na przyszły rok, to jest to bardzo dobry moment, ponieważ te terminy cały czas po prostu się kurczą. No i wystarczy, że do mnie napiszecie. W opisie tego filmiku są do mnie namiary. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć! House Smart. Jesteś u siebie.